Cześć. Siemaneczko, Nierowy. Z tej strony Buddy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z SnowRunner 2060. 8059. Construction 15 w ulepszonej wersji. Ze mną jest oczywiście brygadzista elektryk. No, witajcie. Szef budowy Jerry 82. Siemanko, kolanko. Oraz łopatowy lap. ładnie. No, mówisz? Mówisz, jak to? Ty. Komu kontrolniki z przyczepy spadły? Nikomu, ja je zabrałem tam z boku, bo one były na tym punkcie. Ja chcę potem ciężarówkę taką, to nie kajda staje. Ej, ale to czekaj, ktoś tam paliwo chce czy coś, no bo ja tu już jadę z paliwem i z naprawą. Mimo, że zatankować do tej ciężarówki. Ale jak żeście odjechali, ja nie będę jeździł za każdym, stańcie tutaj w jednym miejscu. I tyle. Ja mogę naprawić. Ja sobie podłączę tą cysternę, co podłączę i będę jeździł cysterną. Ale ktoś tutaj urwał. Buddy, ty masz co? Azowa. Masz ja mam azowa, ale... 3 litry. A to ty tak podjechałeś? No. Aha, czekaj. A to ja bym ci naprawił. Ale dzięki za benzynkę. No to poczekaj. Co ty masz? Azowa? A ja jestem pełny. A ten cały ten przyrząd w środku też masz pełny, czy nie? Do tak, naprawy? Mam wszystko mam tutaj full. Aha, okej. Okay. Tylko nie wiem jak mój Jeep po perypetiach, ale chyba go naprawiłem ostatnio. Okej. Okay. Bo ja tym Jeepem, panie, to ja będę chciał odblokować tą ostatnią wieżę, którą nie udało mi się w ostatnim odcinku. A bo jadę naprawić tego Westerna, tego co tam jest. Jak coś i zatankować. Jak coś, to tu jest przyczepka z paliwem. Spoko. O, i ta koło, to niech sobie tutaj stoi. Dobra, ty elektryk pojechałeś gdzie? Ja pod cysternę tu jedę, żeby się tu zatankować z niej. Sobie zatankuję cysternę swoją przy okazji, kurwa. Jak coś, to będę szukał modyfikacji i będę zbierał modyfikacje, nie? Żeby trochę ulepszyć te nasze sprzęty, bo akurat Jeepem to powierzchnią, bo widzę tutaj takie tereny, to... Będę Jeepem jeździł dzisiaj. A jak tu potrzeba wysokie siodło... tu potrzeba wysokie siodło do tego? O, to mam problem. Ja mam wysokie siodło. To postawił cysternę na środku drogi. Ja mam wysokie siodło, ale musimy ty najpierw ten, tak? Te dwa punkty znaleźć. Jeden jest tu, tam lama. To są znalezione, nie trzeba szukać, one są. To ty jedziesz elektryk do którego? To ja jadę do tego tutaj, do tego pierwszego. O. Ja sobie zaznaczę od razu tą pierwszą. A gdzieś tu modyfikację widziałem. To jest modyfikacja. To ja cisnę po modyfikację bratu, nie? No to jedź, no. Ty jedź to, a my sobie z elektrykiem zbierzemy te, nie? Zbierzemy sobie te przyczepy, co tam mamy zabrać. I odblokujemy. Ja tu nie podłączę tego, tu jest żuraw, przeszkadza. O, chudy byk. Bo ty musisz mieć chyba wysokie siodło, co czy nie? Nie, bez żurawia muszę być. Przeszkadza żuraw. Nie podchycę tego. A no to będzie lipa. Gdzie masz to paliwo swoje? No tam gdzie odstawiałeś. Przy moście. Przy moście. No przy tunelu, no. O. Aha. Możesz sobie, jak chcesz, to możesz sobie wziąć tą moją ciężarówkę, sobie podjechać, zatankować. No to już tak jak w poprzednich odcinkach można oszukać trochę tą grę, czyli można zabrać, kupić przyczepę z paliwem na przykład, albo z naprawą, zatankować swoje te akcesoria, co tam ten, i sprzedać przyczepę, z paliwem, czy przyczepę z naprawą. I kupić znowu na przykład, nie? Czyli to jest. I tak cheatujemy grę. To jest, tak można by powiedzieć, taki uniwersalny garaż, nie? Działa, przetestowane, bo teraz jakbyś miał się naprawić i jechać do garażu na drugą mapę, no to mogłoby być ciężko, nie? Nie miałbyś szans. No. Na zdrówko. Tak. Na zdrówko. A tak to.
Dobra, modyfikacja zasięgu ręki, tak? A ty, a tu jeszcze jest jedna przyczepa z paliwem, ty, ale jaja. I to duża. Ja ją skądś przytargałem, ale nie wiem skąd. Ja dojeżdżam do punktu elektryk. Ja się zatankowałem z tej cysterny tutaj, tu nie trzeba się podłączać, tutaj można być po prostu przynieść tylko, kurwa. Taka dziwna trochę modyfikacja, bo jakiś wrak samochodu odkryłem. To dobrze. Zawsze złom, nie? O, mam kontenera, ty. To jakiś pick-up. Tylko nie mogę zatankować z cysterny tego mojego zbiornika na palce, no ale możesz. Mam pełną, nie? Nie mogę, musiałbym ją podłączyć chyba, a się nie da. Żuraw mi przeszkadza. A, to tak są teraz oznaczone modyfikacje. Gwiazdku taką. Nie. Jak? Tak samochodu i ten. No. I gwiazdka. I paczka. Okej. Okay. Het 6V50, niedostępny dla bieżącego pojazdu. W warsztacie precyzyjnie dostrojono ten silnik do potrzeb klienta. Duża moc, wielkich zapotrzebowań na paliwo. Takie elementy można wyposażyć w menu dostosowanej garażu. Ej, ty! Kurde, ej, ładunek mi spadł. Ale jaja, jak to możliwe? Dobra, jedna modyfikacja zrobiona. Ale jaja. Ładunek. Damy następne modyfikacje. Jak to możliwe, że mi ładunek spadł? Normalnie. Właśnie nie bardzo normalne. Właśnie tak trochę nie bardzo bym powiedział, że to normalne. A go trzeba zabezpieczyć może? Może ja go nie zabezpieczyłem. Dobrze by było. Bo to... No Jerry, z tego co wiem, to ty się całe życie nie zabezpieczasz. No nie. Bo po Blema co? Blema lubisz bez czy z? Bz, bz, bz. A ty elektryk lubisz bz czy bz? Bzy. Bzyzy. Bzy. On lubi kolby opierdalać. Ja nie mogę, ty, bo... Nie wiem, co z wami się dzieje, ja muszę z was tu, kurde... Zgłosić, nie? Tak jest. A no tak, bo to nie jest kontekst Family and Friendly, no tak. Ty, ale zaraz. Ale... Nie wiem, o czym ty pomyślałeś, ale ja nie chodziło mi, ja się spytałem, czy lubi z kolą, czy bez coli pić whisky. Nie dokończyłem swojego wątku. Ja nie lubię pić whisky. A już zaraz. No. Ty lubisz pić ten. Samogon, nie? Ja tylko tyskie. A tyskie się zjebało teraz. Ze Śląska. Sam się zjebałeś. Pod wodą. Na przykład. Zalany silnik, tak? Jak silnik się zalany. Ten silnik utopił i teraz... Teraz to wszystko wyszło, nie? Jak... Kurde! Jak panda ma trzy Francje, teraz to wiesz. Człowiekowi strzeliły... Trzy Francje? No. Zamu kupił? Ja możliwe. Powodzi mi się. No to jak te... Jakby tam panda ogląda, to napisz tam w komentarzach, czy tam... Tak. Pędzioszka. Trzecią czy już czwartą Francję masz już? Ale to... Ale to nieładnie tak się śmiać z kolegi. Ja to... Bo on kupił pierw Francję północną, później południową, wschodnia i jeszcze zachodnia została, nie? No. Ty, ale to jest wielki... Ja jeżdżę dzikiem. Autopilot. Autopilot. Autopilot, nie. Dałeś się zrobić jak młody, nie? Autopitol? Autopitol, no. O, teraz widzę, kurde, na rondzie muszę w prawo. No właśnie. Prosto, na rondzie prosto. Trzeci zjazd. Tak. Za 200 metrów, to zjedź. Ale gdzie, kurde, gdzie? Ale tego Westerna trzeba naprawić całego, czy tylko trochę? No, nie wiem, zobacz co tam on ma do naprawy. No, 760 i 360 paliwa. Paliwo to nie problem, gorzej trochę z zaprawą.
A masz każdą część Andrzeju osobno, koła osobno, bag osobno, silnik, tak, zawieszenie i trzymia biegu. Weź a nie tak się tego, Azowa. Raz i gotowe. Azowa to powinno ci starczyć. Ktoś był tak dobry, tego tam nie znieść za bardzo, nie? Tam też pada deszcz bez przerwy, kuźma, coś mi się zbudowało. No. No. Nie, u mnie grad też tam. Aha, a ulamy śnieg. Tak. Ty, dobra, gdzie mam... A, my mam tam. Kupił ten dodatek, chudę, zimowy, wiesz? No bo jestem ciekaw, co z tą Alaską potem, nie? Bo zanim my tam będziemy, to chyba to się roztopi tam wszystko. Za Alaskę to możesz, wiesz, żyć, nie? No, to prokuratura. Ty, przetargać tą cysternę z paliwem, czy nie? O, matko. Elektryk, a ty dalej jeszcze z tą 14-latką? Znaczy tak. No, nie, już teraz dorosła. Dorosła? Teraz ma 15. Dobra, nie panowie, już bez głupich żartów, bo to skręcamy złą drogę. Nie, nie, tak. A my kiedyś dobrą drogę kręcić. Chyba nie. Ojej. Ty jak nas zawsze prowadzisz, to gdzieś lądujemy, kurde, w wodzie albo gdzieś w wąwozie. No. A potem trzeba się 3 odcinki ten wyciągać. Uratowywać trzeba się. No. Masakra, co tu się dzieje? To jest masakra. Ej, a tu ktoś mostu nie zbudował jednego jeszcze, haliera. Ale to tylko u nas. Tylko u nas, tak. Nigdzie nie ma takich. Durni. Bo ty powiedziałeś? Ty nie musiałeś, bo się i tak na to zgadzasz. Nie. To nie tak. Nie, sieje marchewki, tak? Tak to było? Tak. Oglądaliście te nauki w telewizji pierwszej? Co ja robię? Nie sieje marchewki. O, coś się odkryło. Wester. O, lama naprawił pojazda. Którego? Dobra, jak to teraz jechać? Teraz Western Twin Star. Zobaczmy, jak on wygląda. O, to gdzie on? Tu. Western Twin Star. Łocie panie, ty. Ale on ma koła zepsute jeszcze. Lama. On wszystko naprawiony. Ale ty, jaki on jest długi. Ty, on jest długi i też ta oś skrętu... Ej, nie, bo nie, koła są nienaprawione, lama, ty. No już bo on naprawiłem wszystko, co było. Napraw wszystko i tyle, nie? Bo ten Western... Jego przesiąd i naprawisz raz. Western, panie, to jest na szynie. Ale ty, on ma z tyłu koła zepsute, trzeba mu koła naprawić. Jest zajczone zadanie. Przesiądź się do niego i... No tyle. Jestem w nim teraz właśnie. Lama się poziomuje. Lama zaliczył zadanie i koniec. A, no to, no właśnie, czekaj, to ja wyjdę, lama. Ale on długi w cholery jest. No, on jest długi, no. Tylko, że on ma przyczepę na stałe, nie? No. Takie ci powiem, że... Przyczepę na stałe? Tak, no on ma normalnie platformówkę na stałe już, on jest długi. Przysiąść tam nie mogę, nie? Bo ja jeszcze siedzę, poczekaj. Przysiąść z niego, no. No momentu. Ja bym też sam posiedział trochę w nim. No to już wam daję. Ale ten, wysiadam. Jak przysiąść u pasażera, to pamiętaj, że musisz ten prawo autostopowicza jeszcze przejść, nie? Tak. A ty wziął to wyposażenie technicze następne, czy liczy mnie? Nie, no ja to wziąłem, ten kontener, no. Ty, lama, jak potrzebujesz naprawy, to zobacz, widzisz gdzieś na mapie, gdzie jestem? To go musisz do magazynu dowieść. No właśnie, będę jechał. Przyczepa serwisowa tutaj jest, przyjacielu. A. Ale... Gdzie ty jesteś? Czekaj. No zobacz. Na mapę. Widzisz? Aha, no. Chyba daleko trochę. No to tam jest przyczepa serwisowa. A. Dobra, jak się przesiadam, to będziesz musiał zobaczyć, jak tak bardzo chcesz. Pokażcie mi tego Western, co to za Western, gdzie on jest? Długi w cholerę, jak nie wiem co. A ten Khan, Warren, przyczepa, cisternowa... Nie, tam gdzie lama jest, no. Gdzie jest lama? Przyczepa burtowa, naczepa burtowa, cisterna, Warren, Khan, Western... A to jest ten Western, jaki Western? No, Western Union. O. A to Panda chyba nie jeździł. Taki nie. Jak z Pandą jeździłem tam gdzieś na Singu czy coś tam, to ten... To on go miał, no.
on go kupił. A dobry jest? W sklepie. Nie wiem, on jest chujowy jako... Na takich czasach zakrętach nic sobie nie poradzisz, nie? On jest tylko wywieźć, przywieźć, takie wiesz, proste, łatwe trasy. On ma tylko napęd na przód, no. Znaczy na tylko na tył, no. On nie ma napędu. Ale na można zmodyfikować go pewnie. No, nie wiem. No, ale to wiesz... Czekaj, ty przeciągnę, bo mi przeszkadzasz. Modyfikujesz? Nie, to ja do siebie wracam, to ty sobie rób tym, co chcesz. 184 obrażenia dostał. Koła. Koło, no to nie, no to tam są koła zepsute, no. W tym Westernie. Wszystko jest naprawione, ale koła są zepsute, no to ci mówiłem ci. Ta przyczepa. Odkryłem przyczepę, panie, z kantownikami. Taka wielka, niebieska, długa. To bierz. Da się. Bierz, ściągaj ty, wciągaj wszystkie przyczepy. No podepnij, ściągaj, sprzedamy je od razu tutaj do sklepu, bo to nie ma sensu, bo te przyczepy są porozkładane gdziekolwiek na tym, ale, a później... Ale ja jeepem nie jeżdżę, panie, aha, bo ja jadę po modyfikację. No to jeżeli to jest przyczepa, nie naczepa, to możesz... Naczep. No to nie. Naczepa, to jest ta na, nie wiem, wysokie siodło chyba? Ale, no to niskie. Jak na ten, to nie. To jest na niska, ta niebieska? Na niskie, no. Takimi, to na niskie. Z burtami, na niebieska, no. On jest bardzo dobra, mi się podoba nim jeżdżenie. No dawaj, Hania, dawaj. I właśnie, a gdzie ja mam, kurwa, telefon? Telefonii. Dryń. A po co ci telefon? Znalazłeś? Nie. No. Jakaś kochanka może napisze, kurde, czy coś. Aha! To powiedz mi, niech i do mnie napisze, nie? To napiszcie w komentarzach ten, u Badiego, że jesteście kochanką, czy chcecie do niego napisać. Ale tylko płeć żeńska. Margo, czy jak on tam tak? Żeńska, tam od razu. Ale Margo to jest, on się chyba nie utożsamia z niczym, ma tak zyty łeb. Chociaż nie, bo to jest mowa nienawiści, sorry. To jest tak, kurwa. Jakieś organy rzucą na mnie. Tak. Organy? To nie, to jest ciężkie. To się wytnie. Fortepian. Nie organy, tylko fortepian. Padnie ci jakieś FBI. Dobra, ty i co ja mam teraz... Co ja mam teraz robić? Czekaj to. FIB chciałeś powiedzieć? Teraz do magazynu mam jechać teraz, tak? No. Aha, go jakieś jełop jak zwykle stano. Pani od polskiego i ci w dobrze. No, jedź, Alina, jedź, kurde, jedź. No wy tam już, buddy, ty tam myśl o jakim zadaniu następnym, bo ty tam nie wiesz, co ty robisz teraz, ale... Ja skautuję wszystkie modyfikacje, odkrywa mapę. A lama? To ty, jak ja to... Ja mógłbym jeszcze z... Ten łowca i samochód zrobić, nie? To ale ten... A to buddy, ty od razu przyjmuj wszystkie zadania, później będziemy, jak będziesz przejeżdżał, to będziemy mieli z czego wybierać, nie? Na razie żadnego na razie nie spotkałem, jak spotkam, to... Co ma? Czekaj, co? Jest u ciebie paliwo jakieś? Jest, pełno paliwa. Masz i przyczepa jest, i nie przyczepa, i pojazd. Kto zależy, gdzie jesteś? Tu przy tunelu. Zobacz. Przy tunelu jest pełno wszystkiego. A, no to jakby się potem, jak dojadę do tunelu, jakbyś chciał przesiąść i mnie zatankować. No sam się może zatankować, ja nie muszę się zatankować. A, no dobra. Też można się przesiadać do cudzych pojazdów. A, no. Dobrze o tym wiesz z poprzednich dwóch odcinków. Zapomniałem się znowu. Który tam 80 obrażeń na silnika przyjął? Nie, panda. Panda, no. Ja... Gdzie ta druga jebana? Trochę kultury. Jebana. No. Dobra, ja znaczy, zaraz elektryk zaraz będę tam na miejscu. No, a to miał być kontakt z Nowy N20 chyba, nie? A nie jest? No jest. No. Piotr plus 21, nie?
No, to 40. 80, kto da więcej, licytujemy. Tak. 5 milionów kurwa. 100 lat, tyle do emerytury nie dożyjesz. Nikt nie dożyje do emerytury, wiesz. Bo to trzeba być patriotą, nie jesteście patriotami. Dzień przed emeryturą trzeba wyciągnąć kopytkę, żeby nie narażać państwo na koszty. Na szkodę, tak. Ja nie wiem. Gdyby pan Kaczyński mógł sobie latać, to... No pewnie, co, nie lubicie prezesa? Co? Prezesa nie lubicie? A kto ci to powiedział, że nie lubimy? Wypowiem się na tego, bo mogę mieć policję tutaj u siebie w domu. To lepiej się nie wypowiadaj. To żeś pojechał po całości teraz, no. Ale jaja. Jaką policję? No, zapukajmy tylko do ciebie. I wsadzili na kwarantannę. Tak. Do budy. No. Nie, ale jakby tak, jakby tak wiesz, jakby tak sobie tak, jak to kaczki, nie? Że wiesz, jak odlatują w te swoje tam ciepłe kraje na zimę, to tak wiesz. Nie, tak, u nas kaczki jest cały rok. Zahaczyć swoim skrzydłem o jakąś brzozę. To jest cały rok. Tak fajnie, jak dacze, kurwa, i kwacze. Gdacze, tak. I co miesiąc jest miesięcznica, kurwa. Ale ktoś tutaj ładnie... Co? Trzeba pozwolić policjantów z całej Polski. O. Ja nie wiem, co za ślimak zablokował tutaj drogę. Którą drogę? Gdzie ty jesteś, chłopie? Ślimak, pokaż rogi, tak? Ślimak się stara na pierogi. Gdzie ty jesteś, buddy? Ale... O, buddy, tam jest to. Ale to jakiś dziamdziach. A ja to, wiem, co? Ja wiem kto to. To elektryk. Dojechał do tamtego miejsca i żeśmy zaskoczyli i tyle. Go przeniosło do garażu. Gdzie? Z czym? Nie z czym, tylko moc dałem. Ty, a ty wziąłeś tą drugą czy nie? Nie wziąłeś tej drugiej. Trzecią. A to, aha, no to dobra. Ale okay. Ty szarpie tą przyczepę, kurde. No dlaczego? To już tam się szykuj do następnego zadania, nie teraz. Sprawdź co tam dobra, potrzeba stoi. I skąd wziąć i dokąd i jedziemy z koksem, nie dalej. No jaka ja jadę te przyczepy wszystkie po wywożę, bo one mnie tu drażnią tutaj dookoła. O ile dojadę. Coś mnie się zwisiło. To już by game crashed, a ja widzę. O, SnowRunner nie odpowiada. Poczekaj chwilę i będzie cięcie. Zobaczymy pulpit Badiego. Application had stopped working. To też Badi można z cyklu jeździł kuźma cały czas. Mhm. Badia kamera będzie czy nie? Nie, bez kamery. Ale... O. Czemu? Żeby nie było widać zalanego silnika. Czemu? Bo przyjacielu mojej kozy jestem w negliżu, wiesz, leży z gołymi jajami, pachy mam nieogolone. No chętnie pooglądamy, no co? Daj ty, mów za siebie, dobra? Ja nie chcę Włochy takie, już wystarczy, że panda ma Francję, to już ja nie chcę Włochów oglądać. O, tak jak się spodziewaliśmy, znaleźliśmy ropę na bagnach, to i to dużo, do 6000, no. Patrz. Teraz będziesz mógł się przebrać za szejka, nie? Zapuścić brodę, no. Nałożyć ręce na czoło. Dostawę do portu musimy teraz zrobić. Wyposażenie wiernicze. I tylko... trzeba... A, to na jedną wyspę trzeba teraz jechać. Zacznij kopa. Do Dromundu musimy teraz jechać. A nie, to w porcie, to tam jest port, ale co to mamy wziąć? A, to chyba trzeba wziąć z magazynu, czy tam jest tego. Ale ty, ale to nie trzeba z dużym siodłem? Ty, nie mów, że teraz te wszystkie te zadania nie będą na miejscu. Nie wiem, nie musi mieć do magazynu chyba kupić te wyposażenie wiertnicze, kupić i jechać aż do wyspy, do portu na wyspie Drumund. Bo jak tak będzie, to się chyba on zdenerwuje. No będziemy z panem grać wtedy. A no, ty, a on może być właśnie na ten, nie?
Aha, jak się, no tak, jak się wywalił, to będziesz na początku, no. Niestety. Ty, no nie wierzę w to, kutwa na bacie. Tylko teraz jest problem, bo trzeba do magazynu jechać, albo... Do jakiego magazynu? Nie. A to ja jestem w magazynie. To mam łatwiej, dobra. No ale to, nie trzeba dużego siodła tam mieć na to, który ty... Poczekaj, buddy, które ty zadanie teraz mówiłeś? Dostawa do portu, no. No to czekaj, tu trzeba zaakceptować. Wyposażenie wiertnicze musimy zabrać. Ale na co? A to ja mam przyczepę nie tą chyba, co potrzeba. Nie, dobrze, wyposażenie wiertnicze, czekaj, co to... Ale tylko jedno trzeba, nie? Czekaj, co to miałem wziąć? A jeszcze jest... Dobrze, no to kurwa, to ja mogę jechać tym od razu tam, kurwa. Ale przetankować chyba do zbiornika się chyba nie da, nie? Da się. Ja z tym jadę od razu tam. A jest tam druga przyczepka? Nie ma drugiej przyczepki, jest jedna. Nie mogę, nie? Mogę do konkretnej, jak jestem w twojej ciężarówce, mogę do konkretnej ciężarówki, ale już nie do zbiornika, nie? Gdzie ty jesteś? Wszystko się da. Musisz wybrać. No próbuję wybrać, ale nie idzie, nie? Co ty masz? International Verona masz? To ty? No, tylko że chodzi o ten, o... International Playstar. Czemu ty cztery latasz? Ale ty jeszcze siedzisz w moim, nie teraz. No. Co, ja siedzę w twoim? Nie. No. Ja siedzę w swoim. Ja w niebieskim jestem ten? Tak, no. No to jesteś tu przede mną stoisz, przed fioletowym. No to jest moja ciężarówka, nie? Czekaj, to nie tak miało być. To miało być zmienić pojazd. To musisz się tutaj obok, nie? No, teraz. O właśnie. Nie holuj, tylko czekaj, zatankuj. I teraz tak. Azowa, International Paystara, Verona, zbiornik paliwa. Zbiornik paliwa to... Źródło zbiornik... A, dobra, to czekaj, to trzeba... Telama, odczep, ja ci powiem, co masz zrobić. No. Podjedź do tyłu. No. Albo stój, dobra, czekaj. Lama, gdzie jest taki jak mój pojazd? Stój, Lama, Jaki pojazd? Jest tutaj. No, moja gazowa. Jest tutaj gdzieś. No bo ja muszę się do niego przesiąść teraz. Ja nigdzie twojego pojazdu nie ruszałem. Czekaj, Lama, zobaczymy, czy to tak zadziała, a jak nie, to ty będziesz musiał to zrobić. Żeby podłączyć sobie z przyczepki, zatankować ten. Jasny, tu nie ma stacji, czy jesteś? Czekaj. Nie, patrz, zatankuj. Źródło Veron, poczekaj, źródło nie Veron, tylko przyczepa cysternowa, zbiornik paliwa, patrz, a ja sam mogę tu dotankować. Wziąłeś i mam cały zbiornik zatankowany, ale to czekaj, to teraz zobaczymy, czy ciebie będę mógł zatankować jeszcze. Pyk. Tyk, i teraz zobaczmy, zatankuj, przyczepa cysternowa, Veron, zbiornik paliwa. Aha, to ja nie mogę. Dobra, Lama, to musisz zrobić ty tak po prostu, panie kolego. Musisz odczepić, ja odczepię, ty też się odczep. I musisz podjechać sobie tutaj pod tą cysternę, podczepić i wtedy wybrać źródło przyczepa. Pojazd! Ty w tej przyczepce naprawczej to masz coś masz do naprawy czy nie masz? No mam. Dużo jeszcze ci tam zostało? Trochę, coś tam jeszcze, jakieś resztki są. To ja ci to zabiorę. Po co ci te resztki? Potrzebujesz naprawy jakieś czy coś tam? Jakbyście mieli za dużo naprawy, to tego mojego Azowa, tą cysternę trzeba naprawić. Tam jest całkowicie zepsute zawieszenie. No, dobra.
Azowa? Czy... jakiego Azowa? Worona, czy tam. Worona. Z Worona ta cisterna tak. Moja. To boje biała tam na skrzyżowaniu stoi tam. To tam przeszkadzało chyba, nie? Kurwa, patrz, ja nie mogę zatankować sobie. Musisz źródło wybrać z przyczepki. No, no właśnie wybijam, nie, ale... A przesiądź ja się. Ja też nie mogłem źródła przesiądź, wybrać. Przesiądź się, Lama, stamtąd. Wejdź do jakiegoś innego pojazdu. Mam przyczepę cysternową jako źródło i teraz chcę ma zbiornik paliwa albo international, nie? No to zbiornik paliwa, no. Ja też nie mogłem zatankować z naczepy do zbiornika, nie mogłem. No, znaczy ja tylko mogę tyle co mam teraz i wiesz, ja sobie nie, tankuję, dobra. Zatankuję 450 litrów, ale nic nie dzieje, nie? Dobra, to wyjdź z tego, przesiądź się do tego auta. Do innego jakiegoś na chwilę. Pojazd. Obojętnie gdzie. No. No, tu mamy, co mamy, czekaj, zatankuj. Przyczepa cysternowa, 204 źródło international. No i dobra, i teraz patrz, Lama. Dawaj z mojego Verona, bo ja... I teraz, Lama, jak się przesiądziesz do tamtego pojazdu, zobacz, czy masz całe te. Wydaje mi się, że masz. Jadę sobie. Ty nie możesz, wszystkie moje te... Ten Veron też poszedł do tego, do magazynu. Ty, bo ja nie mogę się przesiąść teraz, nie? Możesz, ty dobrze traf na swój samochód. Nie, bo ja nie mam albo sobie wybierz, z listy sobie wybierz. Dobra, elektryk, masz tam naprawione wszystko, nie? O, cysternę? Tak, jest. Nie mogę się przesiąść, nie? No i bo... Co ci tak lata? Jak nie możesz się przesiąść? Do czego nie możesz? Bo buddy tam siedzi, to nie możesz się przesiąść. No, kurwa. Autopilot tam był. Chyba moje... Co tam tu, to kurwa to wszystko? Ja pierdolę. Chyba moje auto... Co twoje auto? Moje obydwa auta chyba są w garażu. Dobra, no... Być może. Bo swojego Azowa szukam tutaj, a zostawiłem go tutaj na początku. Gdzie jest taki hermider. No to weź sobie inne jakieś, no. Tym westernem próbowałem coś tam, ale nic nie da rady. Jak kurwa zajęte. Co zajęte? Nie zajęte. Tam jest... Jeden mu jest niezajęty. Jak chcesz, możesz sobie go wziąć. On stoi w sklepie z przyczepami. I możesz pojechać po cysternę z paliwem. Dobra, czekaj. Z przyczepami? No. Z przyczepami, no. Tu na rogu zaraz przy moście jest. Dobra, mam go. A tu ten czerwony jest tym, Hadesem, tak? No. Żurawie, no. Nie, no. Nadal jest niezatankowana w pełni ta cysterna, ale jaja. Jest zatankowana do pełna. No nie. Co, miałem jechać? Jest i ja mam 1/3 tylko tej cysterny, nie? Ty mordo, po co ja miałem jechać? Po tą przyczepę tutaj, cysternę? Po tą cysternę, no. Dobra. Ale nie, a może i weźmiesz, czekaj. Może i ją weźmiesz, bo nie pamiętam. No nie, no ja mogę zatankować 450 litrów, sobie kliknąć, ale dajcie, nic się nie dzieje. Widzę, jeszcze... Ale zobacz ile... Ciężarówka ma jeszcze co? Drogowe. Nie wiem nawet. Ale Lama, zobacz ile masz w cysternie. Bo masz może no. 1800 na 1800 już i dlatego nie możesz zatankować, bo masz pełne. No nie, bo jak klikam sobie zatankuj, nie? To ale... w zbiorniku paliwa mam 630 na 1800, nie? A tutaj widzę przyczepa, tak. Oj, tu leci wszystko do sprzedaży. I nic więcej, kurde, nie mogę to, z tym fantazować. A u mnie było zatankowane, ja... Chyba, że odepnę, zobaczę, czy może wtedy się coś tam... No to możesz spróbować. A tej przyczepy nie mogę sprzedać, bo to jest Lamy. Ale jaja.
Ty, Lama, to może każdy sobie sam musi. Ej, przyjedź tu, Lama, do sklepu, tą swoją cysternę paliwa. No dobra, zaraz przyjadę, no. A tego nie mogę sprzedać, bo to nie moje. To sprzedasz sobie to od razu. Odłącz. A ja jadę po tą drugą przyczepę. No u mnie w ogóle to nie działa, nie? No, ja mogę, odłączyłem sobie przyczepę i nadal mogę sobie klikać zatankuj i gówno, nie? Dobra, nieważne. Przyjedź tu do sklepu z przyczepami, sprzedasz sobie tą przyczepę, jedną. No. Tą serwisową. Kupisz sobie cysternę z paliwem. A ja tylko przytargam jeszcze tą drugą. Zobaczymy zaraz. Było, kurwa. A, ty jesteś tutaj. Sklep z przyczepami, dobra. Ci tu udało, trzeba mnie skręcić. Bo ja nie mogę twojego sprzedać. To, co ty przywiozłeś, to ty sobie przywiozłeś. Ty, mordo, i jest problem. No. Między tymi kamieniami ta przyczepa przyjedzie? Nie wiem. No bo ja się tą ciężarówką nawet nie mogę tyle przycisnąć. Przyjedzie, musi przejechać. A ty, Jerry, możesz zaakceptować to zadanie, ten? Które? Ten port? No jest zaakceptowanie. Jest. Dostęp do portu, wyposażenie wiertnicze razy jeden. Jest zaakceptowane, panie kolego. I następne. Najpierw trzeba ukończyć do portu. Trzeba dostawę do portu ukończyć, żeby kolejne zadanie wziąć. No to ja za chwilę będę na nowej mapie, nie? No. To jest ta moja? To co tu leży? Nie, to jest moja. Moje, twoje jest w sklepie, tylko ja muszę wyjechać stąd. Próbuję stąd przejechać po prostu, ale nie wiem. Tędy nie przejedziesz. A, no da. Znaczy, to musisz, poczekaj, ja się stąd wyjadę i wtedy sobie pojedziesz ty. Ale po co ci ten fioletowy? Tą cysterną tylko samą jedź. Po co ty tu jedziesz jakimiś złomami? A Azowem mogę tylko też przejechać, nie? Nie Azowem. Tam, gdzie masz cysternę z paliwem, musisz tym jechać pojazdem. No, ale to przecież to co... Ale co, mam sprzedać pojazd? Nie. Jedź do sklepu. Ja tu muszę całą mapę przejechać, ja pierdolę. Pojazdem. Poczekaj, Lau, ja ci zaraz pokażę, tylko daj mi stąd wyjechać. Nie, bo ty mówisz o przyczepie, no ale ta przyczepa nie jest powiązana z tą ciężarówką. Po prostu jest przyczepa, nie? Mogę ją równie dobrze pociągnąć Azowem. No możesz, ale to nie o to chodzi. Ja chcę, żebyś pojechał tym cysterną do sklepu z przyczepami. Dobra, ale po co? Żeby sprzedać tamtą przyczepę, kupić kolejną. Ale po co cysterną mam tam pojechać? Ona nie przejedzie przez to błoto. Przejedzie. Tylko tu nie tędy po drodze trzeba przejechać. Chłopie, słuchaj się mnie, a będziesz... Daj mi tylko, ja stąd tylko daj, niech ja wyjadę i podczepię sobie tą przyczepę. Bo ja zaciągnąłem twoją tą serwisową, ale ja jej nie mogę sprzedać, bo nie jest moja. Rozumiesz? Dobra. A jakbyś mnie trochę wyszarpał, to by było dobrze. Dobra, no to gdzie cię wyszarpać? Na drogę, albo dobra, czekaj, już sobie poradzę. Dobra. Jedź tutaj po twojej, tu po prawej musisz jechać. Prawej? No po prawej, no. Tu jest droga, po prawej. No tu gdzie stoisz? No. Jakbyś kawałek odjechał, to przejadę, nie? Tędy mówisz, tak? Prosto. I tu... No. I koło, i tu drogą musisz jechać. A wiesz co, musisz chyba odjechać, wiesz? No to zaraz muszę odjechać, to za momencik.
A tu jest na nowej mapie jestem, kurwa, i wygląda ciekawie to. Punkt tartaczy tu jest. O, już. Twoja noga. Co utknąłeś? Gdzie utknąłeś? No tu na tej drodze, nie? Ale po drodze miałeś jechać, nie w te krzaki. Po co ty tam w te krzaki wjeżdżasz? Włącz niski bieg i jedź do przodu. Mówię, tym gównem nie przejedziesz. Ty, jak je zamontowałeś siodło? A zobę przejadę, nie? Tym to nie. Tych możliwości. Dlaczego? No to znam tą ciężarówkę. Ale dlaczego ty tak mówisz? Jak ja tu tyle razy przejeżdżałem, a ty mówisz, że nie przejedziesz. Ale ta ciężarówka, ta konkretna, że do tego nie nadaje, to nie jest ta sama, co ty ją masz. Ona jest fajna, bo się nie zawiesza na przykład na jakichś tam piękach, bo ma wysokie zawieszenie, ale cała jeszcze jest gówniana. Ty wysokie siodło zamontowałeś? No. A ta cysterna potrzebuje niskie. Gazu dawaj. Ja wiem, niskie? Tak, no tak mi pokazuje pan. Bierę, dołącz przyczepę. W celu dołączenia przyczepy zamontuję odpowiednie siodło. Siodło niskie. O, jene. No to ty widzisz, to... No to dobra, to jeszcze odkrywaj coś innego, no. Dobra. Albo modyfikacje, albo przyczepy. Dobra, lama, czekaj, bo ja się muszę cofnąć teraz. Hamuluj, bo tu trzeba zakręt wziąć pierwszym łukiem. Dobra, to pojadę i modyfikacje będę próbował coś zrobić. Na przykład tą. Też próbę. Puściłeś linkę czy nie? Czy jesteś na lince? Jesteś na lince. No i chyba dobrze, że jestem, bo właśnie się przewróciła ta. To nie patrz. Zakazany moc, czemu wyszło mi na dwór? Aha, kolega, widzę. Śpiewak operowy. Tak, no. Taki ze mnie śpiewak, jak coś trąba. Ty, odczepiłeś się? O. Tak, odczepiłem. Słuchaj, ja wiem, że byłeś. I teraz lama tak, podczep sobie tą swoją przyczepę. I ją sprzedaj w cholerę. To czemu ta przyczepa była lamy? Co to się stało? Lama ją ciągnął z tamtej mapy. Kupił sobie i sprzedaj ją. Za chwilę Badie go znowu rozłączę, bo mu się znowu jakieś ikonki pojawiają. Sprzedaj ją, lama. Dlaczego miałbym nie rozłączyć? A przedtem czemu cię rozłączyło? A mnie się no, sprzedana, no. No właśnie, więc taki sam powód no, będzie pewnie teraz. Kup sobie przyczepę z paliwem. Nie wiem, panie Alek. No jest cysterna, nie? No kup sobie ją. No. I teraz tak. I teraz, żeby ten, weź sobie zatankuj, tylko wejdź tam pod V, zatankuj i wybierz sobie tak, źródło, przyczepa cysternowa, a cel cysterna zwiadowcza. Mogę... A no, jest, jest pełna. No to jak ty chcesz zatankować pełną przyczepę? Tak. To teraz jest... Czekaj. No jak, nie jak, no, jak nie za... jest pełna, kurwa, co jest? No to jak jest pełna, no to se zatankuj ją do pełna. Ja pierdolę, co tu się... Źródło ma być przyczepa cysternowa. Przyczepa cysternowa, no jest. Źródło. Nie? A cel, to, jest... cel to musi sobie wziąć cysterna ta zwiadowcza, czy tam co tam masz wstawione. Ile tam masz? Ja mam 900 na 900 na przykład. Bo grupa ziemi sobie jest zaje fajna. No, czekaj. No ze źródła ile masz? Przyczepę cysternową ile masz? Cysterna zwiadowcza... Ale to czekaj. Joki fajne fitoki. Ale ja mam tutaj na tym tylko zbiornik paliwa, bądź ten International po czar, nie? Mam no. Przyczepę cysternową, no to... To jest źródło, to na samej górze ma być.
No tak? To mam. No to masz ile? Ilu masz? 2000 na... 2000 na 2000. Dobrze. A teraz w celu, szukaj, co masz w celu? No mam Venon, mam cysternę z wiodowcą, która nie jest moja. Bo to jest moja. No i dalej mam tego swojego international i zbiornik paliwa, nie? Zbiornik paliwa mogę sobie klikać ile wlezie, mam 639 na 1800 i tyle. Mogę zatankować sobie ciężarówkę, to mogę. Przyczepy cysternowej, ale nie zatankuję zbiornika paliwa, to jest niemożliwe. Dlaczego? Mam 639 na 1800, sobie klikam, zatankuj 450 litrów, cały czas sobie klikam i nic się nie dzieje. Może już nie masz tyle litrów, przyjacielu. Ale no... Cysterna zwiadowcza, czekaj, to ja źle ci powiem, cysterna zwiadowcza to jest to małe gówno. No tak, no. Czekaj, to nie to, czekaj, no to ja... wiem o tym, no to ja sobie daję do zbiornika paliwa, nie? Bo to jest to, co mam na pacę na tej ciężarówce. No, no i możesz to zatankować, możesz. O, i teraz tak, czekaj, International Pace, czekaj, przyczepa cysternowa, cysterna zwiadowcza to nie masz, zatankuję ci całego Internationala, ale ja nie mogę zbiornik paliwa ciebie zatankować, ty musisz sam siebie zbiornik paliwa zatankować. Próbuję, nie mogę. Bo ja mogę, a ty nie możesz? Ja zbiornika paliwa nie mogę zatankować, mam cały czas 639 na 1800, no. Cały czas sobie klikam, zatankuj 450 litrów z przyczepy cysternowej. Cały czas, bez najmniejszej przerwy, nic się nie dzieje. To nie wiem czemu to tak. Mogę zatankować sobie z przyczepy cysternowej bez problemu. Ciężarówka, to nie ma problemu, ale nie zbiornik paliwa. A no, no to ja mogę, widzisz? To nie wiem, czemu ty nie możesz, jak ja mogę. Może cię, że zbugowało, dobra, no trudno. Chyba, że coś... pociągnie tą cysternę ze sobą po prostu i tyle, nie? Kur... nie. Co? Nie, pomoc, ła. Zwaliłeś się? Ja pierdolę, koniec kurwa gry. Czemu? Ja wezmę sobie tą cysternę. Czemu ci silnik gra? Paliwo ci się skończyło czy co? Wydupcyłem się, no przechyliłem je na czepa, mnie przechyliło. Jasna dupa. Muszę się przesiąść do tej mojej... O, to jest na innej mapie zaś, kurwa. To lipa. To byś mi zatankował tą cysternę, skoro ty możesz tankować cysternę z cysterny na przykład. A tu jest pełne paliwa. No. Aha. Dobra. To ja muszę dojechać tą cysterną moją nieszczęsną tam coś tego zaś do tego do Monda, czy tam to tam ja pierdu. Ja się wywaliłem taki, kurwa, na czapa mnie przechyliła na takich dziurach skarpie i... Łapopopopo. Wyjedziesz, lama? Wyciągnę się azowem. No, to trzeba byłoby jeszcze tu pościągać z mapy te kilka przyczepi. Ewentualnie zaraz zobaczyć na jakieś inne zadanie. Bo nie możemy zrobić, dopóki ty elektryk tam nie odkryjesz tego, nie? No, nie, ja pojadę jeszcze potem ten łowcę i samochód, nie? Tam trzeba całą mapę trzeba przejechać tego typu do mundu, nie? A są trzy wieże obserwacyjne, jedną odkryłem, jeszcze dwie zostały. Tylko tam nie mam paliwa, ale to co sobie tą cysterną tam dojadę. Wow, jebłem. Więc się może udać, nie? A bardziej tam ogląda filmy w międzyczasie. Od niego zaraz wywali, bo mu tam ikonki się pokazują cały czas przy niku. Ale przy twoim też jest jakaś taka... No bo to między tobą mam no. Ale że jestem ważniejszy, to ciebie wyjebie. Ja jog.
Już myślałem, że się pośpieszyłem, bo miałem laga. Ale się odtopowało. Aby był ząg, co? Fest. Chyba jadę po ten samochód, kurwa. I byś się zdziwił jak Kaczyński. Jarosław. Polska zbaw. No, następny zapisem. Pewnie. Andrzej Duda i wszystko się uda. Tak, ja. 500 plus nie dostaniesz tam. No nie ma dziecka. Nie będzie miał. Nie będzie miał to płacić te 500 plus. No z twoich podatków. Ty zapierdalasz po 16 godzin, to będzie więcej kasy. Tak. Kaczyński to mnie może w trąbkę pocałować, aż mi się malina na jajach zrobi. Ja podatków w Polsce nie wprowadzam, bo pracuję w Holandii cały rok. To nie znaczy, że nie będziesz płacił w Polsce. To czemu głosowałeś? Za kogo głosowałem? Na siebie głosowałem. A ty nie głosował, o. Już, pa. Nie za kogo, tylko dlaczego głosowałeś? Nie głosował. Skoro podatki uwagowadasz w innym państwie i mieszkasz w innym państwie, to... Ci tłumaczę, że pani nie głosował. Ja nie głosowałem. A Jerry głosował? Ja głosowałem. Na kogo, Jerry? Jak to na kogo? Na Jarka. Co tu dzieje? Kurwa, błotnik. Ładna. Nie wiem, jakimi to samochodami trzeba jeździć, żeby się zmieścić w tych ścieżkach, ale... Jakimi normalnymi? Co ty gadasz? Ja cysternę będę wyciągnął. Albo mnie blokuje te kurde nogi, kurde. O, na leżąco będzie lepiej się cysternę ciągnęło, nie? Kurde. No to właśnie wyłącz te, schowaj je. Dlaczego ty ten nie schowałeś? Dlaczego one są schowane? Aha, są schowane. No myślałem, że jeździsz na nieschowany. Tak, no, ze skrzydła o brzozę zahaczyłem. Może być. Chciałem się zjednoczyć z Jarkiem. Ty, Abadia, ale tej cysterny już z góry nie mogłeś ściągnąć, co? Nie ściągnę, bo jest, kurde ci mówię, na niskie siodła zamontowałeś wysokie. No, a zobacz, a ja bez w ogóle bez siodła ją ciągnę i co? No, bo to tak. Palice. Tak wiesz, to tak nieprofesjonalnie. Oszukujesz, no, jak wer 6. Tak. No, jak wer 6, ta z 4. Słuchaj. Ja lubię to wiesz zaczepić. Zgłaszaj. A skoro ty lubisz ciągnąć. No i tak elegancko idzie, chłopie. Usta pełne roboty. Nie inaczej. Podpiję piwo. No. A cała szyjka weszła? Dwie. No, pierwsze cała flacha. 07. Jak nie lepiej. Bo on ma te duże butelki z piwem, nie? Bo on ty, się ale... nie bierze. Ty, ale tu jeszcze mamy coś opuszczone miejsce od wiertów jedno. Coś to zadanie chyba nie zostało zrobione, czy elektryku, zostało? Elektryku, ja mam zaproszenie do Jerego, ale minimum, kurde, z 6 flaszkami nie mam nie przyjeżdżać, tak powiedział, nie? Bo z tego miejsca możesz też równie dobrze wziąć chyba ten... te one... ten wyposażenie wiertnicze chyba. Sygnał w górach można zrobić, śledzenie star, gdzie jest sygnał? Uszkodzenie star. Sprawdź uszkodzoną antenę. Gdzie jest uszkodzona antena? Tu jest. O, tam gdzie elektryk pojechał. Twoja antena? Łowca i ja samochód. Aj, do mundu jadę. Ty robisz ten łowca i samochód? Do mundu jadę. Ja robię, no. Ty, ale elektryk, ale ty nie oddałeś tego wyposażenia wiertniczego. Bo się wywróciłem. Kurwa, z kamieniami jebanymi. Bo u mnie to jest na magazynie tutaj, wisi w powietrzu. Muszę tam jechać i muszę tam się postawić, wtedy dowiozę. I nie mam sam po zasadzie też paliwa, więc muszę się też zatankować. Dobra, co my mamy jeszcze z zadań? Dostawa do portu to ty no to nie robisz. Wierzę, żeby mnie jakiś mały kamyczek kurde zablokował, nie? I w terenie, no, w terenie ze starym to to, ale to jest wymagane siodło wysokie, bo trzeba dostać zaporę z... co? Dostać do miejsca od wiertów, zapora z Miltfield. Ale a co? Ktoś bierze już wziął ten łowca i samochód, czy...? Nie, ty mu to robisz przecież. No, nie, cię tak... Tak. Nie, ja sobie będę jeździł tutaj, a co to jest, płomień na baryłki jeszcze jest, a to na czas, tu jeszcze przyczepa serwisowa jest, tu jest kolejna przyczepa. Kurwo, nie chcesz przyjechać.
Pomoc dla przyjaciół. O, tu jest jakaś cysterna paliwowa. To może tak to zostawię. Oni trochę to, powiem ci tak, albo zrobili tą grę, żeby wkurwiać ludzi, no bo nie wierzę, żeby jedną wielką ciężarówkę zatrzymał mały kamyczek, kurwa, na drodze. No jak nie? Sygnał w górach jeszcze, a sygnał w górach to była ta antena chyba, co? W małym siła, nie? Sygnał w górach, sprawdź antenę, no. Mały, ale wariat, słuchaj się, kurwa, tego. Ty, albo ty nie od tej strony jedziesz, żebyś pojechał z drugiej strony, to już by dawno dojechał, ty. Ja nie wiem, po coś ty tędy wjeżdżasz, jak z drugiej strony jest idealna droga dookoła. No się jak tu pcha? Bo tu jest jeszcze naczepa, ty. No jest, ale z drugiej strony byś miał chyba łatwiej podjechać, czy nie? No nie wiem, kurwa. No, wydaje mi się, że łatwiej byłoby. Czy w ogóle nie tą drogą pojechałeś, jak chcesz tam w górę jechać, chłopie? Zjeżdżaj do tyłu, ja ci powiem, gdzie masz jechać. Do tyłu jedź. Zapraszamy na kanał LAM.pl w międzyczasie. Jak wyjadę, to pojadę. Jedź do tyłu. Jedź do tyłu, jedź do tyłu, jedź do tyłu, jedź do tyłu. Jeszcze. No, to jak łatwo manewrować między drzewami. Tą gigantyczną przyczepę, kurwa. Na środku drogi. Jeszcze do tyłu, no to ją trzeba wyciągnąć. Jeszcze do tyłu, jeszcze do tyłu, jeszcze do tyłu i w lewo stronę masz, kurde, dróżkę. Jedź tą dróżką. Widzisz dróżkę po lewo? Stój! Prr! Teraz w lewo, między drzewami. Widzisz dróżkę? Nie, będziesz to widać, kurde. No to jedź tą dróżką i dojedziesz do modyfikacji na górze, pojedziesz później dalej prosto, zrobisz kółko i dojedziesz do przyczepy i ją wyciągniesz tamto. Widzę to jak mój kierownik, to. No bo się pchasz między kamienie, gdzie dobrze wiesz, że tamtędy nie przejedziesz. No ale to kurwa, żeby taki malutki kamyczek, ciężarówka. A tyś miał pani jakieś mapy odkrywa, czy coś, a jeszcze się nie zdarzyło. Ty, a tu no. Jeszcze jest rozwój firmy jakiś nieodkryty, musimy zrobić to jeszcze. Łopa nocku. Raczej, no ja chciałem kurwa, ale jak wyrażam mi wywaliło na grę. No wyrażam się, kutwa macie. Tu przyczepa. Dobra, to ja dowiozę sobie te przyczepy do tego i... Przecież chodziliśmy razem do tej jednej szkoły katolickiej, nie? No. A ty byś mnie nie stracił. Tylko, że ty częściej byłeś w gabinecie u księdza. Ty byłeś ministrantem, to mu powiedział po całości. Po całości, ja nie mogę. Mary mnie gryzą, to się kończy chyba, co nie? Tak. Jeszcze trzeba przyczepy pościągać wszystkie, kurde, po drodze. To za tydzień. Posprzedawać to wszystko? No. Jak dwie niedziele będą w kupie. Kurwa, Max. To się taki nerwowy ostatnio. To... A przecież taki jak był. Widzę grę. Malutki kamyczek zatrzymuje. No weź zagraj w pasjansa. Jak ci się nie podoba, to sobie weźmiemy pantę do gry, no. Pasjansa. Albo w sapera. W multika gramy? Zrobimy w Mario Bros. Serię. Ty, w Mario to bym se zagrał. Tego starego. W multika. Jest, przecież możesz. To bym chętnie. Albo w tego... Ej, a może zagramy w tego małysza? Ten Deluxe Ski Jump, czy a, coś tam jest. Jumping? Te pierwsze, co a były, no. A ta wyszła wersja 7... Nie, weszła wersja teraz 7. Tam musisz, tam to musisz zapłacić, żeby zagrać multi. Wszystko graficznie jest to samo. No może troszkę lepsze. Ale panie, tak nie grałem. Ten Ski Jumping to był dobry. No. Nie było fajnie jak na mamucie i z 210 skakałeś 90, bo się źle wybiłeś. No. Albo jeszcze jak były te Formuły 1, pamiętasz? Na tych właśnie starych systemach jeszcze? No jak były, no. Też dobre były. Elektryk nie pamięta, bo to... Za młody, on dopiero z jajka na jajko się przewracał jeszcze, nie? Z tych starszych roczników jest to on, wiesz.
No to dopiero z jajka na jajko się przewraca. On grał w te mózgoczepy i te inne. Najgorzej, że jest to, że mi ta, żeby ten kontener spadł z auta teraz, będzie problem. A nie możesz go zaczepić? Podnieść? Nie masz żurawia? Masz żurawia. Mam, ale tego małego żurawia mam. Trzeba tego dużego chyba. Nie, małym też powinien dać radę. Ten duży to jest porażka. Ty nie wiesz, jak ten kontener wygląda. Wiem. Kiedy ten trzeci sezon tego konstrukcjonu? Lada dzień poniedzieli. No, jedź, Halina, jedź. Otwardoma. Ale coś mnie szka. Ty, ale teraz tak, dobra, ale my jeszcze mamy tutaj, wiecie, że mamy jeszcze tutaj parę rzeczy do zrobienia, jeszcze parę zadań. Tam jeszcze jest naczepa jedna z modyfikacją. Płomienne barywki to na czas, to nie. Gorąca linia. Łowce i samochód. To jest, kurde, odczepiłem to. Rozwój firmy jeszcze, tutaj do rozwoju firmy trzeba podjechać. Tu pewnie most jakiś jeden trzeba będzie zbudować. Rozwój firmy naszej? No. Elektryk, słyszałem, że otwieramy firmę. Tak? No to otwieraj, no na co czekasz? Ja będę prezesem, Buddy dojeżdża do modyfikacji, patrz, posłuchał się w końcu. Dojeżdża do modyfikacji, widzę cię. Kurde, wiedziałem, że mi kierownik to wszędzie te GPS-y zamontuje. No jak? Nie inaczej, ja co ty myślałeś? Żeby mi nie ufać własnemu bratu. O. Ale to ładnie. Ty, ale ładnie zajebiste. Bratu, rodzinie się nigdy nie ufa. Najbardziej jest podejrzana. Wszystko niedostępne dla tego pojazdu. A w ogóle coś jest dostępne dla tego pojazdu? Oprócz... Jerry, a jakbym stąd spadł, ty, a to jest jakaś przyczepa. No. Na dole. O, proszę bardzo. Lama zrobił zadanie. Ale ja nie mam szans, żeby tam dojechać. Chyba, żebym spadł tutaj. Lama, ty masz 1800 na 1800 zbiorniku paliwa, przynajmniej u mnie. No u ciebie tak, u mnie nie. Lama, dobierz. Gdzie ty, Lama, jesteś? O, ale tędy nie przejedziesz. Lama, wdowiec? Gdzie ty, Lama, jesteś? Lama, tu jesteś. Co, czym? Widzisz? Aj, to bierz tą przyczepę, wyciągnij tą przyczepę, co tam jest. Wytargaj ją. No dobra, no. To jest jaka? To jest to... Na lince będziesz, czy ty masz siodło? Ja siodło mam. No to bierz ją. Bierz ją to i będziesz wracał z powrotem. To... Nie pamiętam spada jakie, czy ja zamontowałem wysokie, czy niskie, co prawda, ale... Dobra, to możesz tam tym moim zestawem pojechać. No, ja bym sobie przejechał tutaj bym sobie do rozwoju firmy jeszcze, żeby zaznaczyć to. Dobra, mordeczki, chyba no, ja podpiąłem, nie? No to jak podpiąłeś, to dawaj ją wszystko na ten. Bo to już chyba ta pora. Ta pora na doktora. Gdzie ci ją dostarczyć? Do sklepu z przyczepami. To ty mi powiedz, jakbyś mi ten zestawem, co tam mam, ten swój, nie? No. Jakbyś mógł pojechać do sklepu, to byłoby fajnie, bo mi się nie chce potem cofać podobnie, nie? No. Ty, a myślicie, że oni naprawią tutaj, że w końcu tutaj, żeby pojazdy zostały tam na przykład, gdzie... Nie. Gdzie... Jeżeli się rozłączysz, to niestety, ale tak się nie stanie. Ale szkoda, nie? No trochę. Bo mogliby zrobić tak jak ten... W Mudronerze, nie? W Mudronerze, no, że pojazdy zostały tam, gdzie kończyłeś, no bo to... Wiesz, no bo w sumie, jak wiesz, już będziesz... Po prostu inna mechanika gry po prostu jest, no i tyle, no. Nie, no tak, no spoko, nie? Ale tylko, ale na przykład jak będziesz teraz, powiedzmy, w Rosji, to będziesz i tak się przynosił z garażu do garażu, tak? Ale na przykład, powiedzmy, znowu Rosja jest podzielona na 4 segmenty. No. To każdego szkoda, no. Gdzie to było, kurde? Tylko się przeskoczyć jedno. No, było uszkodzenie, odpowiedzmy. Znaczy, no gdzie to było? Na pewno się jakoś da. Sklep przy bramie, tak. Musisz pół mapy przejechać. Dobra.
Oba, wiesz, zjadę. Na wszystko jest sposób, tak jak zobacz, odkryliśmy sposób naprawy i tankowania. No i na pewno no to się znajdzie jakiś. No wiesz, no niestety no jeszcze jest trochę błędów i nie wiem jak oni to, kiedy oni to naprawią, no ale wiesz, w Mudranerze było tyle dobrze, że jeżeli nie wszedłeś ponownie, no to zapisywał się ostatni stan twojej gry, czyli tu gdzie byłeś, tam byłeś. No a tutaj no niestety, no tak trochę lipa. Lipton T. No ale jak to mówią, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Tak jest. Trudno. Trzeba wypić to, co jest. Można by powiedzieć, że to jest, kurde, Mudrunner na sterydach. Znaczy, no graficznie jest fajnie, fajnie to powiem. Nie ma się co czepić do grafiki. Do trudności też nie ma się co zrobić, bo jest trudne. Towarzystwo nie. Też pierwsza klasa, nie? O, najlepsze, no, to jest najlepsze. To może być piwo tam... dla tego pana, dyskie. Moi drodzy, wszyscy w komentarzu piszcie tyskie dla elektryka i po złotówce mu przelejcie. Po złotówce. Ej, ale tyski kosztuje trochę więcej. I nie reklamy, bo nikt nam za to nie płaci. To jest Żulknera. Może płaci, ale to jest kryptoreklama, to jest nielegalne. No właśnie. Jakie nielegalne? A powiedz tyski od tyłu. Tyski od tyłu, bo... Nie, to powiedz żółw od tyłu. No. No. A powiedz Mars od tyłu. Po co? Sram. Połowa. Elektryk, ty chami, jak możesz tak na wizji? Tak. A tu puszczali baki. Zobacz se... Ten, se przypomnij 82 odcinek po Sukszoniach tam fajnie. Kawały, nie? Ty. Druga minuta tam co zobacz, tam takie amerykańskie, fajne jest. Druga 82? Tak. O kurde, aż muszę sobie przypomnieć, bo nie pamiętam. Elektryk, to ty już na pamięć chyba, co? Czy drugi raz, drugą serię odpalasz? Ja sobie oglądam, bo fajny jest. Kto chce trzeci sezon Construction, łapeczka w górę. I odpalamy na nowo. Andrzej już łopatę znalazł. Jest jakiś progres. Ja piję, to rzuciłeś do pieca pizza. No dobra, to chyba coś. Czuję, że to już czas najwyższy kończyć. Ale jeszcze dojadę. Kawał. No, jak po babę spawał. Baba się nie dała i nie, chłopa zaspawała. No. Te blondynki wchodzą do sklepu, nie? Jedna mówi do drugiej: patrz jakie włochate ziemniaki. Ale ty głupia jesteś. To jest kiwi. Z tego się robi pastę do butów. Już koniec? No. Już koniec? Daj, most jeszcze trzeba. Nioch, ale my się uśmiali? Daję. Dobra, będziemy potrzebowali jednego mostu. A mówiłaś, że byłaś dziewicą. No byłam, spytaj Mariana. No byłaś, no. Dobrze to Jerry, powiedziałem. Jerry, odstawiam ci ładnie auto. A gdzie odstawiasz? Do garażu. Ale pomóżcie mi z tym kontenerem. Weź jakiegoś dużego dźwiga i tu pojedzie do jednego tego Drummonda. Ale masz wymagania. To Buddy ma mojego dźwiga. Ty, ale to nie jest duży dźwig. Ale trzeba dużego żurawia potrzebuje. Ty, a czemu płot sam się przewala, jak się jedzie, tak? No. Wieje. Płot może. Ty, to tak ostatnio jakiegoś mema widziałem, nie? Taka gościuwa w masce, nie? I gościu robiący takie ogrodzenie, wiesz. No płot, nie? No. Tylko takie, jak to masz te ogrodowe, te, wiesz, takie ta siatka, nie? No. A gdzie maseczka, nie? Przecież koronawirus, nie? A drugi gościu... A ja ten gość tak odpowiada. No na co mi maseczka? Robię ten... siatkę, żeby mi komary nie wlatywały. Wiesz, taka siatka ogrodowa, nie? Mm-hmm. Ta maseczka chyba. To pic na wodę, chyba. Przecież każdy wirus przejdzie przez tę maseczkę. Chyba, że masz tą M4, chyba. Z nowymi filtrami. Dobra, moi drodzy, będziemy powoli kończyć, bo zbliża się noc.
ten. Muszę tutaj jeszcze coś tam pojeździmy chwilę. Nie, 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 nie. Nie, dobra, moi drodzy, trzymajcie się, do następnego, na razie, hej, hej. Ja chcę tego narciarza, ej, poczekajcie jeszcze, ja chcę tego narciarza jeszcze. Proszę. Nie ma, koniec, cześć. Nie skończymy, dopóki nie będzie narciarza. Na razie, pa. Nie, ja chcę narciarza jeszcze.